raz drugi organizujemy prolog mikołajkowego turnieju piłki nożnej imienia Tomka Godlewskiego, w którym biorą udział drużyny dziecięce, ośmiolatkowie. Ta rywalizacja sportowa stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. W turnieju bierze udział 8 zespołów bardzo silnych. Stawka jest bardzo wyrównana, trudno wskazać faworyta tak naprawdę przed zawodami, dużo zaskakujących wyników, także poziom wyrównany i bardzo wysoki. Stres dla rodzica, bo rodzic chciałby jak najlepiej, a wiadomo, że się nie da, tak? Ale ma być przede wszystkim, w takim wieku to ma być zabawa dla dzieci, to jest najważniejsze. Jak nie wygra, trudno, trzeba je wesprzeć. Jak wygra, to też się cieszymy z nimi. Integracja między sobą, tak? Drużyną, sport wiadomo to zrobię, tak? Dużo lepsza kondycja, pilnujemy, żeby nie było tyle dziecka. Doświadczenia, jakie chłopcy zbierają w takich meczach, na pewno są bezcenne, bo fajnie jest wygrywać po 10-0 w naszym regionie z troszkę słabszymi zespołami, ale to korzyści szkoleniowych przynosi niewiele. Natomiast spotkania z Lechem, z Zagłębiem, z Lechią, no to korzyści są naprawdę później wymierne. Takie turnieje są bardzo ważne, szczególnie dla tych młodych zawodników, którzy w przyszłości będą zawodowcami. Suwalski turniej daje niezbędne doświadczenie i obycie. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim organizatorom i sponsorom za stworzenie świetnych warunków i prawdziwego piłkarskiego show. Zabieramy stąd tylko dobre wspomnienia. No i proszę, jak pięknie postępują chłopcy z Lecha. Za chwilę podziękują swoim kolegom, no to są przyjaciele z boiska. Proszę. W tym wieku jeszcze nic nie wiadomo. To, że ktoś fajnie gra teraz, a ktoś inny gra troszkę słabiej, to absolutnie nic nie znaczy. Ja mogę powiedzieć, że widziałem Roberta Lewandowskiego w tym wieku i jak był troszkę starszy i gdyby ktoś wtedy mi powiedział, gdybym ja chciał powiedzieć, kto się z tych piłkarzy wyróżni, których oglądałem, na pewno nie wymieniłbym jego. A więc można powiedzieć, że nawet dzisiaj, jeżeli którykolwiek z tych chłopców zupełnie się nie wyróżnia, a czasem nawet się wydaje, że jest najsłabszy od innych, to nic nie znaczy, bo on może później dorastać, on swój talent odkryje jeszcze po jakimś czasie i niech tylko trzeba go cały czas wspierać
w entuzjazmie, żeby nie stracił pasji do futbolu.